No kurwa, czy to same spocuchy jakieś grają? Ja myślałem, że to słuchajcie, kurwa, no zapomniałem, że te wszystkie, słuchajcie, 7-letnie maciusie, których kiedyś tyrałem w tym Fortnite, to teraz mają kurde 15 lat i są prosami. No nie wziąłem tego pod uwagę, nie? No dawno nie grałem, no jakby, no zauważyłeś słusznie, no jakby, no nie ciężko było kurde się domyślić, że dawno nie grałem w Fortnite'a, no. Nie, o kurde, nie, jakiś snajper z dupy w ogóle wyszedł. Na mnie jest gość, a no, jestem schowany w czakach. Mam typa na sobie w budynku. On się bijał. No nie, no chłop nie żona barana. Padnie cię? Niesie mnie do ciebie chyba. I to jest, i takich, od takich widzów. Nic nie robiłem, ale to mi się podoba, tylko mnie teraz nie spadał tego miniuba! Dobra, dojazd mam. Chłopie. Który jest z nami, który nie? No weź podnoś mnie, miniuba, gdzie ty będziesz! No chłopie, no kurwa! Tu jest czterech typów, no ale to są typy, to są kumple! Nie! To nie są właśnie! To nie był Piotrek! Czy... Rozumiesz, bo mnie goniło dwóch typów cały czas! Ale miałeś tu ochroniarzy przecież! Ochronę wynająłem specjalnie, a ty sobie biegasz w budynku, kurde, no co jest? Jeszcze dwa porty na niego rzuciłem ze strony. Jezus, nie? Nie, no po prostu... Leszek, wracaj, błagam! To? Zero ma. Idę. Podjeżdżasz tam? Tak. Biało. Ale to jest... Wow. O kurwa. Ja nie mam życia. Kurmać. No kurde. Kurde. Ja zapomniałem, że mam tego dwururkę mam. Nie no, ja pierdolę jestem chujowy w to. Czuję się staro, wiesz co, czasami się czuję staro na pewno. A czasami się czuję młodo wciąż, powiem ci. Jeżeli się nie ruszam w ogóle, nie? Tylko siedzę w domu skapciały taki w ogóle, to wtedy się czuję staro na pewno. Ale powiem wam, że jak się ruszam dużo, to się czuję naprawdę spoko, nie? Czuję się zdrowo. Wiadomo, że już czasami nogi bolą. Mój brat mi ostatnio powiedział, że on sobie pije sobie złote mleko, nie? Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest takie mleko z kurkumą. Podobno jest bardzo dobre na stawy. Złote mleko to coś jak złoty deszcz. A ja kurwa wiedziałem, że będzie ktoś na czacie, kto skojarzy złote mleko z sikami, nie? Ja byłem przekonany, że ktoś na czacie będzie miał takie ten, na prezent, no. Naprawdę, ale byłem 100% i od razu spojrzałem na czat, byłem ciekaw, który powie i jak szybko, nie? Skojarzy. No kolejny. Serio? Twój brat pije siki? Nie, dobra, ale teraz pogadajmy sobie jak dorośli, nie? Czy ktoś z was próbował złotego deszczu? W sensie... Żadnej. Nie widziałem żadnej, ale powiem ci, że mam taką S dzisiaj, nie przepraszam. Nie wiem jak to się mówiło, chciałem powiedzieć. Czy nie mówi, że się ma S, kurde, co się teraz mówi? Ty, gość na mnie. Jeden zero ma. Zero. Leżą? Nice. Klasa mordo. A, ja dzisiaj, kochanie, nie czytałem, bo jestem Sigma dzisiaj i dzisiaj wszystko idzie mi dobrze w Fortnite'cie. No, rozumiesz o co chodzi. Jedzie ją wyrwę. Dobra, leży. Nie no, chłopcy, kurde, bicie z moim digielkiem. Chyba go p***ało. Dojeżdża. Dawaj rifta, bo ja nie mam ammo, Piotrek. Jeden leży. Może leżą. O kurde, ale to skopali. No bo ich porobiłem. Ja pamiętam jak kiedyś ten, wracałem z Krakowa z jakiegoś eventu i zatrzymałem się na stacji benzynowej. I była jakaś wycieczka szkolna w ogóle, jakichś takich, nie wiem, no 9-latków mniej więcej, nie? I do mnie podeszli, to były czasy Fortnite'a, i do mnie podeszli ci 9-latkowie, pamiętam jak się mnie zapytali, zapytali mnie, czy ja jestem drugim najlepszym graczem Fortnite'a w Polsce. Ja się pytam, no to a kto jest pierwszym? A on, no przecież Evron.
A to były już takie czasy e-sportowe, gdzie tam no, dużo było polskich dobrych zawodników. Postaw sobie jeszcze jeden obok. Mówi ci do zwazu sobie zaraz, 92 subuje 39 miesięcy. Nie, nie przerwę ci. Gość Reloada akurat. Czy to 2017 rok? Strzeliłeś? No bo mówię, chciałem zostawić. I się zesrało, nie? Bo nie miałem wybranego. Po co dajesz takie pomysły w ogóle? Zdała ci przecież... Zdało ci pół sekundy! Mówiłeś, że nie przerwie. No i dupa, nie? Opuszczam. Ja pierdolę. Mówiłem, że nie przerwie, jak cię trafi gość przecież, no. Ja pierdzielę. Nie, po prostu, słuchajcie, Jezus Maria. Wiadomość od Humbe 3. Werlech Oltk. Ty, my gramy razem w drużynie! Ja pierdolę. Nie, ja muszę coś... Ten. Kto to organizuje? Ja. Spokojnie, ja Perosa wziąłem. Będzie okej. Okay. Nie, ja nie wiem. Wykeruje nas. A ty, jeżeli jesteś kapitanem, to możemy cię wyjechać, nie? Jeżeli zrobimy głosowanie w drużynie na przykład nad wyrzuceniem zawodnika. Bać to ci, ja mogę zaraz w ryj. Piotrze. Ja to zgłaszam do prokuratury. Miniowa grozi, kurde, mi, że mi wy... Rozumiecie to? Chłop, po prostu za grosz wdzięczności nie ma. Igma. Co? O kurde. Krak. O kurwa, nic nie trafiłem. Ja podbiegam, wiesz? Oni się biją cały czas, wiesz? A do lewej, ty będziesz... Od lewej się podajecie tym kanionem. Decydowo po prostu. Od lewej może iść jedna ekipa, bo tam byli na tym, nie? Tu była ekipa u góry na chyba, tym, że tam ci się... Jest na górze, jest na górze. Po głowie tutaj na górze, on zeskoczył na dół. Tych dojedźmy w tym hangarze, wiesz? Olejmy tamtych i tych sobie wejdźmy. Ja tu nie mam jak wejść do góry. To jest trochę pizda. Jest krak. Leży ten gość, to był jeden typo. Tej górę trzeba podejść, bo... No. Tak na nas wychylą te slipa, nie? Jeżeli są w tym pierwszym, to jest dupa. Chyba, że wejdziemy do tego pierwszego bunkra tutaj bliżej. Dawaj. Którego chcesz wejść? Po głowie! Nice. O kurda. Ale to łeb od razu. O kurde, biorę tego shota. Bijesz się na dole. Do leczenia. Nie mam... Po głowie? Nie, czy nie po ja głowie? Mam po chicie. Ja mam 5 życia. Po głowie teraz, ma 0 ten za drzewem. Ja rozwalam drzewo, dobrze. Lecz się spokojnie, ja sobie rozwalam drzewo. Została jedna osoba, to jest ostatni typo. Wiesz. Masz rakietę? Mam. Leczę się tylko i pomagam. On podjeżdża. Pod nas. Dwie sekundy potrzebuję. Tańczę. On podjeżdża tutaj. Tutaj. Mało ma. No to rozwalaj to rakietniczo. Padłem, o kurde. Na sam dół. Ale on nie wie, czekaj. Oduję bazookę i tam na ich dół. Nice. Elegancko, Piotrek, elegancko. To nie są objawy udaru, ale to są objawy wieku średniego. No, chyba za szybko wychodzę i nie łączę nas w party. Ale mnie spie... Ale tak mnie... Tak mnie... Pokonał mnie. Krak. Ale podziękuj nam ma. Ale miał kumpla gdzieś, tylko nie wiadomo gdzie. Rozdzielili się, frajerzy. Mordeczko, bo my tutaj nie mamy czasu. Tato, leki weź. O Jezus. Finisham. Przypierdolka dla Izak o. Przypierdolka do Izaka? I co ja mam teraz zrobić? Dobra, to teraz wy, słuchajcie, możecie mnie przez minutę obrażać, nie? Bez bana, jak coś. Tylko żeby nie było zbyt wulgarnie. Proszę bardzo, macie minutę z okazji przypierdolki do Izaka, to proszę bardzo, możecie mnie obrażać teraz. Nie ma, ja się nie obrażę teraz, naprawdę. Wąsaty ch**nie, no banuję go. Bez przesady! Jesteś zły. Nie kocham cię. Ty kasztanie. Ty stary dziadzie. Stara k**wa. Izak to stara k**wa. Ty pierdolony za kolaku. Kocham cię, idolu. Oj, Grzybek, teraz zapunktowałeś trochę. Jesteś noobem. Stary dziadu, naucz się grać. Skończyłeś się. Discovery synie. Jesteś słaby w CS. Stary grzyb. Bardzo biały. Czemu ty to czytasz? Jakie bezmisko. Ale czemu ty czytasz w ogóle mój czat? Kto ci powiedział? Dobre. No nie, zardzewiały trochę ten. Ty, ale nie przesadzajcie z nimi tymi tekstami, bo na Twitchu dostaniecie przy okazji, słuchajcie. Za takie wezwiska. Dobrze, już wystarczy, naprawdę, już wystarczy. Już zrozumiałem wszystko, tak? Ty, co jest? Nie to! Nie podniosło mi się! Ratujcie mnie! Nie wziąłeś tych bandaży? Nie, bo się nie podniosły. Powalony tamten.
I pod nami tu się biją, Piotrek. Gdzie? Gdzieś na loadoutie raczej. Loadout spadł. Jest na loadoutie, bierze loadout. Kurde, ale w górę możemy plecy dostać, nie? Od góry. Leży. Ja to lutuję, bo to jest loot. Kurde. Lipa. Piotrek. Małe kewy są. Masz ammo do tego? Tego? Czego? Sztucera. No. Kocham cię. Nad nami już. Tak. Blisko. Tak. Ty idziesz, Mich? Co się stało? Ale tłupa. Obaj dostali. Kolejni podchodzą, blisko. Mało ma. Jeden ma biało. Tu też ma, Piotrek. Gdzie? Blisko. A ty pogoniłeś za nim. No. No, ja tutaj... Wiem, to jest moja wina, ja powiem ci z tym pomóc, jak się biłeś.